Katastrofa smoleńska nie tylko była straszną tragedią, w której zginęło 96 osób. Niestety katastrofa smoleńska też była początkiem mitologii smoleńskiej, mitologii, która doprowadziła w znacznej mierze do zniszczenia polskiego państwa, do zniszczenia też części polskiego społeczeństwa, jeśli chodzi o ich podejście do wielu ważnych spraw, właśnie dla funkcjonowania państwa, również dla ich życia. Katastrofa smoleńska właściwie doprowadziła do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość brutalnie zagospodarowało katastrofę smoleńską i właśnie wykorzystało ją do przejęcia władzy. Robi to niestety w sposób wyjątkowo cyniczny i okrutny. Do tego stopnia, do tego się posuwa, że na przykład wyciąga trupy z grobów. Jest zdolne do tego, żeby, nie wiem, machać rękami i nogami, żeby udowodnić, że poprzednia ekipa pomyliła się i do jednego grobu, nie wiem, jakaś noga wpadła. Żeruje na ofiarach, uprawia swoisty jakiś taki turpizm, jakiś strasznie, bym powiedział, bezwzględne podejście do zmarłych. Właściwie ośmiesza katastrofę w szerokiej opinii publicznej. Przy okazji dzieli społeczeństwo na ludzi lepszego sortu i gorszego sortu, przy czym ci ludzie lepszego sortu to są ci, którzy bezmyślnie wyznają kolejne teorie spiskowe, które oferuje im władza na czele z panem Macierewiczem. I wydaje mi się niestety, że to jest tak naprawdę plan, który został uruchomiony wkrótce po katastrofie. I dlatego wydaje mi się to tak cyniczne i okrutne, no tym bardziej, że przecież prezes partii Jarosław Kaczyński stracił tam jedną ze swoich najbliższych osób, stracił brata, w związku z tym jest to tym bardziej zdumiewające i przerażające zarazem. Powiedziałem o tym, że Prawo i Sprawiedliwość dużo zrobiło dla ośmieszenia katastrofy smoleńskiej, dlatego że rzeczywiście kolejne koncepcje w tej sprawie są brutalnie groteskowe, bym powiedział, to znaczy mieliśmy jakiś sterowany smog, mieliśmy różne rodzaje bomb, mieliśmy eksperymenty, w których rozwalano parówki, puszki z piwem. Ostatnia koncepcja niedawna podkomisji smoleńskiej, która mówi o jakiejś dziwnej bombie, która była rozbijana, no nie wiem, chyba tam wsiadł jakiś terrorysta po prostu do samolotu, a w każdym razie bomba była zainstalowana jeszcze w Polsce. Jest to koncepcja równie prawdopodobna, mniej więcej, że tego właśnie zamachu dokonali Koreańczycy z północy razem z Marsjanami. I cały czas my to mamy traktować poważnie, mamy przyjmować zadumą, my to mamy szanować, tak? Natomiast wydaje mi się, że właśnie jest to strasznie bezczelne i w gruncie rzeczy takie bardzo chamskie, nieuczciwe wobec społeczeństwa i też wobec rodzin ofiar. Natomiast sama katastrofa smoleńska, co też no niestety osoby, które cokolwiek o tym przeczytały, jakkolwiek się tym interesują, była w gruncie rzeczy bardzo brutalnie prosta w wyjaśnieniu. To znaczy mnóstwo błędów po stronie polskiej, właściwie polska strona w pełni odpowiada za katastrofę smoleńską. Szkoda, że się do dzisiaj właściwie nie uczy na błędach. Nie mówi się na przykład o szkoleniach dla pilotów, natomiast rzeczywiście ci piloci byli bardzo źle przeszkoleni. Ten samolot w ogóle nie powinien lądować na lotnisku w Smoleńsku. Lot był źle przygotowany. Samolot był znacznie gorszy niż tym, którzy część z Państwa jeździ na wakacje. Piloci mieli znacznie mniej godzin, którymi latali. Byli znacznie gorzej przygotowani. No więc generalnie była to fatalna organizacja lotu po stronie polskiej. Zamiast się uczyć na błędach, zamiast właśnie doprowadzić do tego, żeby na przykład tego typu loty były bardziej bezpieczne, to stworzono to, co na początku nazywałem tutaj mitologią smoleńską. I rzeczywiście ta mitologia smoleńska dzisiaj jest obowiązującą doktryną państwa. Jeszcze niedawno to była doktryna wąskiej grupy, że tak powiem, dziwnych osób, które miały różnego rodzaju spiskowe teorie, gdzie mówili o Żydach, Niemcach, masonach. Dzisiaj to jest teoria, którą wyznaje polskie państwo na czele z ministrem Macierewiczem. Natomiast z mojej perspektywy bardzo ważne jest to, że rzeczywiście katastrofa smoleńska, czy raczej mitologia smoleńska uruchomiła mnóstwo bardzo szkodliwych dla państwa i społeczeństwa wyobrażeń. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kult narodu polskiego, jakaś taka romantyczna wizja Polski jako narodu wybranego, Polski jako Chrystusa narodów, Polski jako kraju i społeczeństwa, które jest lepsze od innych narodów i społeczeństw. Stąd popsucie stosunków z sąsiadami, stąd niechętna polityka wobec Unii Europejskiej, wrogość wobec uchodźców, stąd między innymi dowartościowanie przeszłości, która jest zakłamywana i idealizowana. No to jest właśnie Polska jako Chrystus narodu, w związku z tym mamy na przykład po katastrofie smoleńskiej mitologię też powstania warszawskiego jako tego, które myśmy właściwie wygrali.
wygrali właśnie jako Chrystus narodów. Nieważne, że Warszawa została zniszczona i zginęło mnóstwo cywilów, ale wygraliśmy. Tak samo jak wygraliśmy, czy PiS wygrał katastrofę smoleńską. Mamy kult żołnierzy wyklętych, niezależnie od tego nawet, czy że część z nich była po prostu zwykłymi mordercami. Mamy dowartościowanie kiboli jako prawdziwych patriotów. Mamy generalnie cały zestaw wyobrażeń romantycznych, które rzeczywiście dowartościowują bardzo określoną nacjonalistyczną czy narodowo-katolicką wizję polskiego społeczeństwa. Stąd między innymi też mamy dowartościowanie i zakłamywanie historii Kościoła, dlatego że na wszystkich tych demonstracjach smoleńskich oczywiście krzyże są praktycznie wszędzie. Wbrew faktom historycznym mówi się, że Kościół zawsze stał na straży niepodległości polskiego narodu. No, jak ktoś zna elementarnie historię, to wie, że Kościół wcale nie zawsze stał na straży niepodległości, wcale jej nie bronił. Natomiast wydaje mi się, że właśnie niestety katastrofa smoleńska, zamiast być punktem refleksji czy zadumy, a przy okazji naprawy funkcjonowania polskiego państwa, tak żeby tego typu katastrofy się już nigdy nie zdarzyły, stała się początkiem de facto właśnie marszu ku władzy Prawa i Sprawiedliwości i narzucenia społeczeństwu właśnie takiej narracji, o której mówię. Ta narracja jest taką wizją totalną, w związku z tym w imię tej narracji między innymi Prawo i Sprawiedliwość nie cofa się przed różnymi działaniami mające na celu cenzurę, przejęcie kultury, przejęcie szkolnictwa, przejęcie mediów. W związku z tym teraz mamy na przykład reformę szkolnictwa, w której rzeczywiście ten Polak, narodowy katolik, lepszy od innych społeczeństw jest bardzo promowany. Mamy do czynienia też z mediami, które właśnie też straszliwie zostały zepsute przez tą mitologię smoleńską, mediami, które są podporządkowane tej wizji. Natomiast jedna rzecz jest tutaj, bym powiedział, taka przerażająco groteskowa, mianowicie propaganda Prawa i Sprawiedliwości jest straszliwie w tej sprawie, bym powiedział, nachalna, namolna, dlatego że ona jest przy okazji strasznie niespójna. Prawo i Sprawiedliwość zakłada de facto, że Polacy są społeczeństwem kretynów, którzy będą wszystkie te koncepcje po prostu kupować, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, jak chodzi o katastrofę smoleńską i mitologię smoleńską zarazem. Otóż tych różnych wizji katastrofy, zamachów, jak to nazywa Antoni Macierewicz, było co najmniej 10 już i one są wzajemnie ze sobą sprzeczne. Więc ta propaganda jest taka nachalna z tego też względu, że ona się opiera na manipulacji, którą jakby widać na kilometr, bo te koncepcje, tak jak mówię, zamachu są bardzo często niespójne i wewnętrznie sprzeczne, więc tak naprawdę jest jedna metoda, żeby się przeciwstawić Prawu i Sprawiedliwości. To jest po prostu zacząć myśleć, a jak nie zaczniemy myśleć, to może być poważniejszy problem, który polega na tym, że w ogóle władza Prawa i Sprawiedliwości niestety trochę przypomina ten lot do Smoleńska, to znaczy władza Prawa i Sprawiedliwości jest nieudolna, chaotyczna i jak widzimy po polityce PiS-u w Unii Europejskiej jest również samobójcza.